Nie mam czasu na kręcić płorsów. Znaczy, witam w memach. Prequele czy sequela? Która trylogia jest lepsiejsza? Oczywiście wiecie, moglibyśmy się zniżyć do bardzo niskiego poziomu, gdzie byśmy oceniali plusy i minusy filmów. Albo możemy pójść na sam high ground i zdecydować w jeden, jedyny słuszny sposób. Memami! Dokładnie. Dzisiaj zrobimy sobie wojnę memów w ostatnim odcinku Gwiezdne Walka. Wojny kontra pokaż mi swoje towary. No wygrały Gwiezdne Wojny. I to tyle, że bez ich chyba szybko nie pokaże znowu swoich towarów. Pocałuj mnie w dół. A kto teraz wygra? Gwiezdne Wojny czy Gwiezdne Wojny? Zobaczmy wasze memy, których nasraliście tyle, że aż boję się tego montować. Zaczęliśmy widzę z wysokiego high groundu. Czy jest mistrzem? Tak. Takie śmieszne Windu? To może zrobimy inną przeróbeczkę. Czy lubi okna? Nie. Ale dam wam zgadnąć. Jaki mem może być na topce? Teraz tylko kurde znaleźć Shreka, Jar Jara i można zamykać odcineczek. Z mamą, z tatą, z babcią, z wujkiem, z Anakinem. Co? Joda jest 70% Żydem? Czy Joda z Gwiezdnych Wojen był Żydem? Ej, ale jest w 8 Polakiem. Co takiego Joda może mieć polskiego? Piszcie w komentarzach, co może znaczyć, że nasz ukochany jogurt jest w 8% Polakiem. Musimy znaleźć odpowiedź. A wpierw byś nie chciał. O nie. O nie. A więc to zdrada. Ale jak to możliwe? Przecież po lewej stronie jestem ja. Czy ja zdradziłem sam siebie? W imieniu Rady Cebuli zostajesz skazany na wyrzucenie do kolonii. To ja jestem cebulą. Dokładnie. Po pierwsze, czemu Chip zdradził Chipa, a po drugie, to nie wiadomo jeszcze, co się stało z Płotką. Oczywiście, co stało się z Płotką, nie dowiemy się z filmu, a z książki, ilustrowanego przewodnika, komiksów, gry Minecraft i co tam jeszcze da się sprzedać. Jak ja mam kurwa tak nagrać i Płorsek? Cały czas na pier... Tak. Cały Boży Tydzień! Co oni robią? Budują piątą gwiazdę śmierci tam, czy co? Podejście drugie. Introwerci, co możesz mi dać? Wszystko. Brak szkoły, ale spoko, mamy szkołę w telewizji teraz. Hello there! Dystans socjalny. Wszyscy muszą zostać w domu. O nie, kwarantanna, jak mi jest ciężko. Ojoj. Nie wiem jak was, ale mnie jednak wchodzenie w tych maskach. Co to kurde jest? Wyglądam w tym jak pielęgniarka i jeszcze... Nic nie widzę. Take that ridiculous thing off. Ale do kolejnego mema łączymy tryb incognito. Cele głównych bohaterów i ich droga wraz z rozwojem fabuły. Chce zostać rycerzem Jedi i pomścić ojca, który okazuje się być jego wrogiem. Chce zniszczyć Imperium i przywrócić galaktyce nadzieję. Chce hajsu, ale zaraz przyjaźń. Cały film pomaga swoim przyjaciołom i chce... wyrwać księżniczkę i zrobić jej oczywiście rozkaz 69. A w sequelach? Nie wiem, kosmicznego kucyka! Ej, w końcu dostał nawet dwa! Weź, nie wiem, ty zdecyduj! Pokaż mi swoje towary. Poł, co ja tu robię? Akurat Poł miał dobrą historię. Nie wiecie, czy mem mi się podobał, czy nie, ponieważ jestem w trybie incognito teraz. Rey kto? Rey Skywalker. Serio? Wklejacie moją piękną piosenkę? Mieliśmy już mem o dzieciach. Teraz będzie mem, zaraz zobaczycie o czym. Jeszcze kurde, tylko znaleźć Shreka i można kończyć odcinek. Wszyscy razem śpiewamy. Jar, 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 Binks, jar, Binks. Czy najlepsza piosenka? Nie wiem, czy moim faworytem nie jest Daj Like YouTuberowi. Co musisz teraz zrobić? To jest bardzo ważne. To...
Lajka daj youtuberowi i dzwonkiem potrząśnij, i dzwonkiem Kurde, zdejmuję to, bo nawet nie wiem, czy mnie słyszycie. Haha, to byłem ja cały ten czas. Impossible. Ale może kapturek zostawimy, co? Pff, nie będziemy jak ci niewierni. Podobno, kurde, ci, co nie wykonali rozkazu 66... Pączki. Co nie mieli kaptura, małe zdrajcy. Ja oczywiście cały czas noszę kaptur, to w każdym odcinku, jak pamiętacie, więc ja jestem wierny Imperium. Liar! Prawdziwa historia upadku Anakina. Kocham piasek. Obi-Wan miał rację. Zmieniłeś się. Oh. Anakin, jak mogłeś upaść tak nisko? He could use the force to create sand. Is it possible to learn this power? Ożby małe. Ben bez koszulki. Wow, patrz na to ciało. Jest tak blisko, prawie mogę go dotknąć. O, Ben oliwi swoje ciało. Chętnie bym zobaczył. Reach out. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the point. I've never felt any. Ow! Palpatine był za wszystkim ten cały czas. Nie był tylko w dziewiątce, był też w innych częściach. Po prostu tego jeszcze nie widzieliśmy. Kill him now. I shouldn't. Do it. O nie. Znaleźliście mój mili list gończy. Żywy lub martwy. Nagroda tylko 1000 kurde dolców? From mały zdrajca? Ej, kurde, co tam robisz w kiblu? I dlaczego tak mało? Ej, no trudno zarobić dużo hajsu siedząc w szafie. A że jest ta kwarantanna, to wszyscy łowcy nagród w chacie siedzą. Ech, tylko siedzi w kiblu i te kurde listy gończe wszędzie daje. Co za oszczerstwa? Obi-Wan nigdy nie spadłby z hydrantu. Impossible. Usuńcie to! Usuńcie to z sieci! Kocham memy o Rey Skywalker. Shrek miał rację, zmieniłeś się. Jest, w końcu tradycji stało się zadość. Mamy Świętą Trójcę gotową. Albo w sumie czwórce. Chuj tam wie. Ach, mój ziomek Shrek. Shrek miał rację, zmieniłeś się. Najlepsza konsola. Niektórzy są za PS-em, niektórzy za Xboxem, niektórzy to są PC Master Race. A my chcemy Obi-Tu Kenobiego. My chcemy update Kenobiego z Obi-Wana na Obi-Tu. Dobre. Boże, co to jest? Twoja twarz, kiedy wnuczka Sidiousa kradnie twój miecz. Twoje nazwisko. Wow, twoją główną rolę w fabule. I zakopuje twój miecz na planecie, której nienawidzisz. O kurwa. To może tego się Anakin nie pojawił pod koniec kurwa 9 części, bo był tak wkurzony. I największa strata po rozkazie 66. Dobre. Czubaka jest na innym statku. Jeszcze kurde autorskie. Kudosik Damian. Dobre, jeśli to jest autorskie. Czubaka jest na innym statku. Kurwa, tak było w kinie. Qui-Gon Jinn, Qui-Gon. Gon Jinn, kurwa mać. Suchary były w poprzednim odcinku, halo! W filmach Star Wars nie widzimy żadnych dowodów złych rządów Imperium. A zniszczenie całej pieprzonej planety? Co nim, kurde, wysłali promień miłości? I planeta wybuchła z nadmiaru, kurde, uczuć pozytywnych? Tylko jego oczywiste działania... Natomiast samo powstanie Imperium pokazuje nam, jak słabe i zepsute były rządy Republiki. Zgadzam się. I love them, obviously. Kurczę.
Dlaczego mnie to łapie? To koniec, Rey. Ja mam high ground. Rzeczywiście, później się kurde opuścił tam w dół i na dół i dlatego przegrał. Takie proste rozwiązanie. Źli z prequeli. Źli z oryginalnej trylogii. Źli z sequeli. Zapiekło. Chip nie odpuszczą. To jest oczywiste, dlaczego Palpatine przegrał, dlaczego się do niego nie dołączyła Rey, dlaczego przekonał Anakina. Powiedział mu tą wspaniałą historię i Anakin na pstryk, kurde, zaczął zabijać dzieci. A tak, kurde, Senat miał sklerozę, wystarczyło, żeby to powiedział Rey i byśmy mieli Rey Palpatine, a nie Rey... Rey Skywalker. Anakin, kanclerz Palpatine niezły. Oczywiście, że tak, przecież to polityk i się śmieją. To jest alternatywne zakończenie. Tak powinny się zakończyć Gwiezdne Wojny. Na trzeciej części. Revenge of the Sith. Fajna przeróbeczka. Chyba to nie jest autorskie, aczkolwiek przeróbeczka jest dobra. A to znaczy tylko jedną rzecz. Bączki. Zarówno pan Grosik, jak i pan Towary przegrali z Gwiezdnymi Wojnami. Jedynym, który do tej pory mógł sobie z nimi poradzić, jest Thanos. A że chcieliście więcej Marvela, tutaj to sugerowaliście w komentarzach, zróbmy sobie w kolejnym odcinku Wojny Memów. Marvel kontra Gwiezdne Wojny. Zobaczymy, czy tym razem Marvelowi uda się pokonać Star Warsy. Ktoś kiedyś w końcu musi to zrobić. Impossible. Wejdźcie w Facebooka, daj swoje memy. Zobaczymy, czy Thanos po raz kolejny będzie mógł wypstrykać Gwiezdne Wojny, czy niestety tym razem będzie miał urwanie głowy. Tak jak Dooku. I pamiętajcie, żeby głosować w kartach w prawym górnym rogu. Które memy były lepsze? Z prequeli czy z sequeli? Zobaczymy, co wygrało. Wielkie dzięki za lajki, jeśli chcecie być na bieżąco, suby. I pamiętajcie, Palpatine ma wygrać wybory 2020, żeby zaproponować jedyny słuszny porządek. Bączki.